Zdecydował, że nie spotykamy się z wami na żywo o 13, tylko możecie być z nami dopiero wieczorem. Może to dla nas troszeczkę też mniejszy stres. Dzisiaj chcieliśmy wspominać to, co zrobił Jezus dla nas, dla ciebie, dla całej ludzkości, czyli że przyszedł na ziemię, przeżył bezgrzeszne życie, choć mógł wrócić do nieba, choć mógł zażyczyć sobie legiony aniołów, by go obroniły przez złymi ludźmi, którzy chcieli go zabić. A jednak nie skorzystał z żadnej z tych możliwości. I z miłości do ciebie i do mnie. Mając w pamięci nasze imię osobiście. Nie jakąś masę. Każdego zna po imieniu. Ciebie też zna po imieniu. Zdecydował się, tak jakbyś był sam na ziemi, tylko dla ciebie, pójść na krzyż, oddać swoje ciało i przelać swoją krew, byś ty mógł żyć wiecznie, byś nie skończył w piekle. To właśnie w tym znaku łamania chleba, który symbolizuje tamto ciało Jezusa Chrystusa, które zostało ubiczowane, a potem zawisło na krzyżu Golgoty, i to wino, które symbolizuje jego krew, która jedynie na całym świecie, jedynie tylko krew Jezusa 2000 lat temu przelana tam w Jerozolimie ma moc obmycia cię, byś, choć jesteś brudny, splugawiony swoimi grzechami, byś stanął przed świętym Bogiem jako całkowicie oczyszczony, obmyty, biały jak śnieg, święty. To dzięki krwi Jezusa. Nie dzięki twoim mocnym postanowieniom poprawy, nie dzięki moralnemu życiu czy rytuałom jakimś. To jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki krwi Jezusa. Wspominanie przez łamanie chleba i picie wina jest taką trochę, powiedzmy, bardziej intymną czy rodzinną uroczystością w Kościele. Także Bóg zdecydował, że nie jesteśmy na żywo, tylko oglądacie nas z przesunięciem. To i nam będzie trochę może łatwiej, troszkę mniejszy stres. Ale zanim przejdziemy do tego dzisiaj głównego punktu naszego spotkania chrześcijańskiego. Wy będziecie niestety tylko to oglądać, ale mam nadzieję, że przy najbliższym jakimś zjeździe chrześcijan, może już we wrześniu, będziecie mogli być z nami i wtedy razem będziemy radować się tym, że dane jest nam wspólnie świadczyć o Jezusie Chrystusie także
w tym znaku, który zostawił swojemu Kościołowi. Zanim przejdziemy do tego punktu, chciałem, żebyśmy się zastanowili, jak powinien żyć chrześcijanin w czasach ostatecznych. No zaraz ktoś zakwestionuje, no ale skąd wiesz, że są czasy ostateczne? No otwórzmy Biblię na pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, na 20 wersecie. Prosimy o głośne przeczytanie, jeśli to możliwe. My już mamy na slajdzie, mam nadzieję, że i wy widzicie ten werset. Jeśli nie, otwórzcie sobie w swoich Bibliach. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 20 werset. Jest tu oczywiście mowa o Jezusie, o Jego ofierze, o której przed chwilą mówiłem. Wprawdzie był On na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was. Czy widzicie, jak tutaj zdefiniowane są czasy ostatnie, czy czasy ostateczne? Niekiedy używa się takiego innej frazy do określenia tego. W momencie przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię, żeby złożyć raz na zawsze jedyną doskonałą ofiarę za grzechy świata. Wtedy rozpoczęły się już czasy ostateczne. Dla wielu chrześcijan jest to być może jakieś nowum, odkrycie, bo myśleliście, że to teraz jest taki czas jakiś, no nie wiem, zabawy czy takiej prosperity, normalności, a te czasy ostateczne to będą kiedyś. Według Bożego kalendarza, według Bożego zegara czasy ostateczne już trwają. W innym miejscu, kiedy jest mowa o Kościele, który się spotyka, o biblijnym Kościele, nie o fałszywym Kościele czy o fałszywych kościołach, ale o biblijnym Kościele, kiedy jest mowa, zobaczcie, jest mowa też o jeszcze innym aspekcie czasów ostatecznych. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, wersety 24-25. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy. A to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Dzięki. Mamy czasy ostateczne. To Jezus Chrystus, przychodząc na ziemię, rozpoczął czasy ostateczne. Oczywiście, początkiem czasów ostatecznych jest głoszenie Ewangelii łaski. To, co Jezus też mówił jako świadectwo swojej mesjańskiej misji i swojej boskiej tożsamości. Mówił, zobaczcie, dzieją się cuda, ludzie odzyskują wzrok, chromi, chodzą, a ubogim w duchu, czyli tym, którzy rozumieją, że przed Bogiem są grzesznikami, zasługującymi na piekło. Głoszona jest Ewangelia o darmowym zbawieniu, o łasce Boga, że możesz być zbawiony. Nie przez zachowywanie przykazań, bo to jest droga do ciebie zamknięta. Dlaczego jest zamknięta? Proste. Musiałbyś wypełnić przez całe życie doskonale wszystkie przykazania. Zrobił to tylko Jezus Chrystus. Tobie na pewno się nie uda, mi się na pewno nie udało. Jeśli masz na sumieniu jeden grzech, jesteś zdyskwalifikowany. Koniec. Nie możesz tą drogą dojść do nieba. Właśnie dlatego mówimy o łasce. Pomimo sprawiedliwego wyroku piekła, jaki za nasze grzechy ciąży na nas, Bóg okazuje nam łaskę. Ktoś inny za nas poniósł karę. I teraz każdy, kto chce żyć, każdy, kto chce żyć z Bogiem, może przyjść po oczyszczenie, po zbawienie do domu Ojca całkowicie za darmo. Dzięki temu, co zrobił dla niego Jezus Chrystus. To jest łaska. Żyjemy w czasie łaski. Czas łaski jest częścią czasów ostatecznych.
Ale oczywiście czas łaski się kiedyś skończy. I to Jezus o tym bardzo często mówi. I później apostołowie o tym ostrzegali. I na koniec jest cała księga, żeby nie było wątpliwości, która kończy testament Jezusa Chrystusa. To jest księga Apokalipsy, czyli wydarzeń ostatecznych, kiedy czas łaski się skończy, rozpocznie się czas gniewu. To będzie tylko początek, bo koniec, czy rozwinięcie czasu gniewu, to jest wieczne jezioro ognia i siarki. To jest wieczne piekło. Tu na ziemi ten czas apokalipsy będzie tylko wstępem do piekła. I kiedyś nastąpi to przejście z czasu łaski w czas apokalipsy. I właśnie list do Hebrajczyków mówi o tym dniu. To nastąpi w okamgnieniu. To nastąpi jak w złodziej w nocy. Nikt się nie będzie tego spodziewał. A wręcz przeciwnie. I to zaraz jeszcze do tego będziemy nawiązywać. Ludzie będą upewniać się nawzajem, że bezpieczna przyszłość jest przed nami i nic nam nie grozi. Pamiętacie? Kiedy Jezus przyjdzie? Kiedy ludzkość będzie jak mantrę powtarzała: pokój i bezpieczeństwo. To jest nasze przeznaczenie. To jest nasze życie. To jest nasza nadzieja. To będzie w świecie powszechne. I wtedy nastąpi ten dzień. Koniec czasu łaski i rozpoczęcie czasu gniewu, czyli czasu apokalipsy. I zobaczcie, że Kościół rozpoznaje bliskość tego czasu. A to tym bardziej, im lepiej widzicie, że ten dzień się przybliża. Chrześcijanie w czasach apostolskich wiedzieli, że czas łaski się skończy. Myśleli, że to będzie za kilka lat, może już. Jakbyście sobie otworzyli drugi list do Tesaloniczan, nie będziemy tego robić, tylko krótko opowiem. Oni się bali, że już nastąpił, a oni zostali w czasie gniewu. I dlatego Paweł mówi: hola, nie dajcie się różnym fałszywym nauczycielom zwieść. O zwodzeniu zaraz jeszcze będzie. Nie dajcie się zwieść. Jeszcze nie nastąpił ten dzień. Jeszcze trwa czas łaski. Jeszcze trwa wasza misja. Jeszcze są ludzie, którzy czekają na Ewangelię. Tu bardzo często Barkeśmy śpiewali. Tylko śpiewaliśmy o prawdziwej Ewangelii i prawdziwym Słowie Bożym. Nie? Kościół, czym bliżej będzie tego dnia, tym lepiej będzie widział znaki i rozumiał sytuację świata, w którym się znajduje, że to już jest blisko. Wtedy, na początku, 2000 lat temu, było wiele błędów na ten temat. Później w historii Kościoła również. Ale dzisiaj chrześcijanie na całym świecie są zgodni. Wszystko, co widzimy jako znaki zapowiadające czas apokalipsy, są albo już wypełnione, albo są w poważnym stopniu zaawansowane. Może kiedyś zrobimy sobie spotkanie szczególnie tym znakom poświęcone, choć już kilka takich było. Odwołuję się już raczej do dojrzałych chrześcijan, którzy już to wiedzą, już znają. Znają to, co się dzieje w Izraelu, bo to jest to miejsce na ziemi, gdzie w Biblii zarówno na początku, jak i na końcu są przedstawione pewne wydarzenia. Także to miejsce na ziemi trzeba śledzić szczególnie, żeby widzieć, co się dzieje, jeśli chodzi o ten dzień, który się przybliża, o którym mówi autor listu do Hebrajczyków. Widzimy rozwój technologii i upadek moralności. Dokładnie taki obraz widzimy w Biblii. Rozwój technologii, takiej, która będzie umożliwiała na przykład zobaczenie przywódcy rządu światowego jednocześnie na całej ziemi. 2000 lat temu jest takie proroctwo, kiedy jeszcze telewizji i smartfonów nie było, uwierzcie mi, naprawdę. A już Bóg zapowiedział, przyjdzie taki dzień, że antychrysta zobaczy jednocześnie cały świat, wszyscy ludzie na ziemi. Nie? 2000 lat temu. Tamci ludzie, nie wiedząc dokładnie jak to będzie, jak będzie wyglądała technologia, mówili, przyjdzie taki dzień, że nie będziesz mógł pójść do sklepu. I nie to, że już tam nie będzie kasy fiskalnej, że bez paragonu nie będziesz nic mógł kupić. Nie to, że bez karty, bo będzie bezgotówkowy pieniądz i nie będziesz karty nie weźmiesz plastikowej z domu, nie będziesz mógł kupić.
Nie. Nie będziesz miał znamienia na przedramieniu albo na czole. Tacy bardziej posłuszni obywatele Królestwa Antychrysta, to na czoło proszę, nie? Będą chcieli. Tacy bardziej, wiecie, cichodajki, no to tam, tu żeby schować tym, no, mankietem gdzieś tam, żeby nie tak się z tym znakiem diabelskim nie obnosić, nie? 2000 lat temu ta rzeczywistość została przewidziana i napisana, wiecie, czarno na białym, żeby nie mówili, że oto teraz chrześcijanie sobie to wymyślili, jak już ta technologia jest. Nie, tej technologii nikt sobie nie wyobrażał, a w Biblii chrześcijan jest ona opisana. Upadek moralny. Zobaczcie, jak apostoł Paweł opisuje stan świata. Co będzie z dziećmi na przykład? Jacy będą ludzie? Dzieci będą rodzicom nieposłuszne. Kiedyś dzieci były rodzicom posłuszne. Czy w pogańskiej, czy w żydowskiej, czy w później w chrześcijańskiej kulturze. To była norma. Przez wiele tysięcy lat. A teraz w ciągu jednego, dwóch pokoleń to się załamało. I dzisiaj Platforma Obywatelska na plażach Polski uczy dzieci, jak donosić na rodziców. Tak jak komuniści kiedyś na Ukrainie Pawkę Morozowa wyszkolili. Tak dzisiaj czarownice z Platformy Obywatelskiej, czy Nowoczesnej, pies ich no, trącał, nauczają nasze dzieci. A debilni rodzice wysyłają tam dzieci. To się dzieje, to nie są dowcipy. To można sobie zobaczyć w mediach, w telewizji. Ludzie całkowicie żyjący egoistycznie, absolutnie pozbawieni wyższych celów i wartości. To jest świat opisany przez apostoła Pawła. Świat tuż przed nastąpieniem tego dnia. I chrześcijanie to wszystko widzą. Dlatego ten dzień nas nie zaskoczy. Dlatego Kościół widzi, że ten dzień się przybliża. I nas on nie zaskoczy. Ale świat nie widzi. Świat się puka w głowę. Świat mówi, co oni za jakieś apokaliptyczne scenariusze to rysują. Przecież będzie tylko lepiej. Przecież ONZ już się zatroszczy o pokój i bezpieczeństwo. A jak nie, no to towarzysz Putin spotka się z papieżem i już na pewno, a Maryja załatwi sprawę. Do niej jeszcze wrócimy. Troszkęśmy się tym zajęli w piątek, ale nigdy dość kultu maryjnego. Także u nas jest też kult maryjny, ale męskoosobowy. Kult Mariana. Ciekawe, czy nasi przyjaciele z przeróżnych tych ogłoszą to światu. Będzie Urbi et Orbi. No niech tam, pracujcie dalej, dziękujemy wam za waszą niestrudzoną pracę. Nie wiem, kto tam wam płaci, jeśli robicie to, że tak powiem, z czystego, głupiego serca, no to pewien szacun. No a jeśli za pieniądze, no to już gorzej, to jesteście Judaszami tylko, no ale może kiedyś coś wam tam do głowy trafi. Chrześcijanie widzą i mają widzieć, zobaczcie, to jest norma dla Kościoła. Czym bliżej tego dnia, tym prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa będzie świadomy Jego bliskości. Świat będzie, tak jak na Titaniku, tańczył oberka, walca czy coś innego. Ale Kościół prawdziwy będzie wiedział, że ten dzień jest blisko. Jak liczny będzie ten Kościół, to sam Jezus Chrystus dał bardzo jasną wskazówkę. Zobaczmy. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, werset 8. Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko coś chyba nie tak. 18, Łukasz 18, 8. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Zobaczcie, to jest pytanie retoryczne, ale jego intencją jest pokazanie, że prawdziwej wiary, prawdziwego zaufania w to, co Jezus Chrystus zostawił, czyli w testament,
to jest Jego słowo i wierność Jemu osobiście, będzie na ziemi czymś rzadkim w momencie Jego przyjścia po swój Kościół. Kiedy czas łaski będzie się kończył, prawdziwi wierzący, prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa będzie czymś rzadkim. Ten sam obraz, tu Jezus na niego wskazuje, na taką rzeczywistość. Ten sam obraz znajdujemy w Księdze Apokalipsy w 3 rozdziale, kiedy pokazane są różne kościoły i ten, który właśnie dotrwa do czasu, kiedy Jezus przyjdzie i zachowa go od nadchodzącego gniewu. Tam jest jasno stwierdzone. Niewielką masz moc, a wielu jest tych, którzy się Tobie przeciwstawiają. Czyli wrogowie są silni, a Kościół po ludzku, Kościół wierny Jezusowi jest słaby, niewielki. Nie? Taką mamy rzeczywistość przekazaną w Biblii. I teraz pytanie zastosowawcze do nas. Jak my, chrześcijanie, którzy widzą, że ten dzień jest blisko, jak mamy żyć? Jak postępować tu na ziemi? Pierwszy punkt dzisiaj dla nas jest dosyć taki obrazowy. Wielu z nas dzisiaj ruszy do domów. Byliśmy tutaj przez pewien czas, a teraz pojedziemy do swojego prawdziwego domu. Prawdziwego domu. Przyjmijmy ziemską perspektywę jako wieczną, nie? Niestety tak spora część chrześcijan, niekiedy każdy z nas przyjmuje taką perspektywę, że te nasze mieszkania, domy, ogródki to jest nasza wieczność. Nie, nie, to jest na 20 lat, może 5, może 3, a może 3 dni dla ciebie. Nie? To jest prawda. Nie? Ale niestety no, rzadko kiedy tak żyjemy. I teraz przyjechaliście tutaj, wiedzieliście, że będziecie na krótko. Jedni tydzień, drudzy dwa i tak dalej. Nie? Inni kilka dni. I tu mógłbym zadać parę pytań. Jak dużo zainwestowaliście w urządzenie swojego miejsca do spania? Swojego pokoju? Korytarza? No troszkę tamście zrobili, nie? Tam sobie poukładaliście swoje rzeczy gdzieś, żeby był jakiś porządek, żeby było wiadomo, gdzie szczoteczka do zębów, a gdzie do kibla, nie? Także nie ma tak, że przewróciło się i niech leży, tylko tam jakiś porządek, czyli trochę czasu, wiecie, zrobiliście. Ktoś tam sobie chciał przybić zasłonkę, proszę bardzo, bo mu tam nie przeszkadzało słońce, innemu tam było twardo, to sobie dywanik tam załatwił. No tak, oczywiście to jest normalne. Ale dzisiaj jedziecie do domu, nie? Do prawdziwego domu. Teraz widzicie, że nie warto było na przykład tutaj sadzić świerka, nie? Na te 2 tygodnie, czy na 3 dni, jakście byli. Ja nie chcę powiedzieć, żeby ludzie nie sadzili świerków, bo tu wiecie, trzeba odnowić Puszczę Białowieską po tym, jak kornik przez debilnych naukowców ją zeżarł, nie? Także tam trzeba te świerki sadzić i tak dalej. Ale chcę, żebyście uchwycili ten moment, w którym dzisiaj jesteście. Jedziecie do prawdziwego domu, nie? Co wtedy się liczy w tym domu przejściowym? No praktycznie, no dobra, zostanie, zamkniemy, ktoś może to weźmie. Pamiętacie, tak jak mówimy w jednym psalmu, śpiewamy, człowiek zbiera, nie wie co, nie wie kto to zbierze, kto po nas przyjdzie i to weźmie, te nasze mieszkania, samochody, świerki i tak dalej, nie? To jest dobra myśl, żeby uchwycić, jakie powinno być całe nasze życie na ziemi, życie chrześcijańskie. Apostoł Piotr właśnie to mówi. Jeśli to wszystko ma ulec zagładzie, czas apokalipsy będzie między innymi obejmował zniszczenie całej ziemi. Ta ziemia zostanie zwinięta, jest taki wręcz obraz taki pokazany w Biblii. Nie? Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Dlatego apostoł Piotr pyta, jakimiż powinniście, jeśli to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności? Ktoś pamięta parametr? Bo ja pamiętam tekst. Nie, nie, to nie jest. A nie, już się znalazło. Dzięki. 2 Piotra 3:11. No widzicie, że nawet dobrze pamiętam cały obóz tygodniowy w zeszłym roku spędziliśmy nad rozważaniem właśnie tego jednego wersetu. Nie?
Ale to już przeszłość, dlatego nie będę nad tym długo się zatrzymywał. Jak powinni żyć chrześcijanie, im bardziej widzą, że ten dzień się przybliża. Coraz mniej powinni inwestować w to, co zostawią tu na ziemi i co spłonie. A coraz bardziej, coraz więcej, coraz z większym rozmachem inwestować w budowanie, szukanie Królestwa Bożego i zgromadzenie sobie skarbów w niebie. Ktoś kiedyś zapytał, no jakie rzeczy są wieczne? No bo w rzeczy wieczne warto inwestować, w rzeczy przejściowe już niekoniecznie. Nie? Bardziej trzeba je traktować, o ile są nam potrzebne do życia. Nie? Co jest wieczne? Bóg i Jego Słowo. Nie? To jest wieczne. Ale jeszcze coś jest wieczne. Bardziej ktoś. Ludzie. Dusze ludzi są wieczne. Albo skończą w wiecznym piekle. I tam nie ma żadnej anihilacji. Tam jest wieczna męka. Tak opisuje też Księga Apokalipsy właśnie piekło. Czyli każdy człowiek, który pojawił się we wszechświecie, będzie żył wiecznie. Ale nie wszyscy będą żyć w niebie z Bogiem. Tylko ci, tak jak powiedziałem na początku, którzy upiorą swoje szaty we krwi baranka, albo lepiej dadzą się obmyć krwią Jezusa Jemu samemu. Stąd widzicie, w co warto naprawdę inwestować. W to wszystko, co w naszym życiu związane jest z oddawaniem chwały prawdziwemu Bogu, poznawaniem Jego woli objawionej w Jego Słowie i ratowaniem dusz ludzkich. To są proste wytyczne dla chrześcijanina. Jakimiż powinniście być w waszym postępowaniu, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, inwestować gro swoich wysiłków w Boga i Jego Słowo i w ratowanie dusz ludzkich. To jest norma dla Kościoła. Zawsze tak było. Wtedy, kiedy Jezus nagle przyjdzie, zaskakując świat, a nas ciesząc, wtedy zastanie nas przy pracy, zastanie nas przy realizowaniu Jego woli. I będziemy mieć szeroko, jak opisuje list Piotra, szeroko otwarte drzwi do naszego prawdziwego domu, który teraz Jezus poszedł przygotować. A potem wróci i nas weźmie, tak jak zapowiedział swoim apostołom. Czyli pierwszy punkt, jak chrześcijanie mają żyć, kiedy ten koniec się zbliża, mają coraz bardziej wyraziście ustalać priorytety wieczne w swoim codziennym życiu. Ale nie tylko to, bo o tym mówiłem rok temu, no to dość. Co prawda zapomnieliśmy, ale przypomnieliśmy też już sobie tutaj będąc. Chciałem pokazać dwa inne aspekty. Wróćmy do listu do Hebrajczyków, do tego 10 rozdziału. Jest tam końcówka o przybliżaniu się tego dnia. Zobaczcie, co Kościół robi, czy co powinien robić Kościół, im bardziej widzi, że ten dzień jest blisko. Proszę, kilka obserwacji. Co Kościół powinien robić, widząc, że ten dzień jest blisko? Jest mikrofon, to można mówić. Po pierwsze, powinien pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Mhm. Pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Zobaczcie. Baczyć jedni na drugich. Nie? Kiedy możesz baczyć na swojego brata, siostrę, sąsiada, przyjaciela? Kiedy? Kiedy jesteś z nim blisko. Kiedy z nim przebywasz, spędzasz czas, masz wspólne przeżycia, wtedy możesz na niego baczyć. Jeśli tylko kartki mu świąteczne raz w roku wysyłasz, no to jakie twoje baczenie o niego będzie? Nie? Jeśli tylko się na fejsiku wymienisz paroma, wiecie, postami i tak dalej, jakie twoje baczenie o niego będzie? Musisz z nim żyć blisko. Coś jeszcze? Widzicie? Dodawać sobie otuchy.
Tak, nie będzie łatwo. Potrzebujesz brata lub siostry, żeby to przeżyć zwycięsko. Potrzebujesz. Ty potrzebujesz mnie, ja potrzebuję ciebie. To nie jest tak, że możemy sobie sami poradzić. Bo inaczej nie byłoby tego nakazu. Dodawajcie sobie otuchy. To nie jest zabawa. To zachęcanie się, pocieszanie, pomaganie, to nie jest takie, wiecie, coś, co możemy robić, ale to nie zmienia rzeczywistości specjalnie. To tak jak na przykład jemy kolację, to możemy zapalić świecę albo nie. Nie? Będzie przy świecach kolacja, ale bez świec, jeśli jest smaczna, to się da zjeść, nie? Nawet po ciemku. To nie jest coś takiego. To jest klucz do przetrwania. To jest klucz do przetrwania chrześcijanina. Im bardziej się zbliża ten dzień, czasy są coraz trudniejsze. Dlatego samotnie żyjąc po chrześcijańsku, praktycznie skazujesz się na przegraną. I wielu z was to już wie. Dlatego z taką radością przyjechaliście tutaj i z takim smutkiem wyjeżdżacie. Bo to Bóg, to sam Bóg dał nam jako nieodzowną pomoc, żeby przetrwać. Zobaczcie, już wtedy było paru przygłupów, którzy stwierdzili, że im to niepotrzebne. Oj, tam raz se odpuszczę, albo dwa. Co by się miało tam stać? Hubala se zobaczcie. Od razu wygonił takiego dziada. Człowiek poważny, poważnie traktuje Słowo Boże. To nie ja jestem mądry. To Słowo Boże jest mądre. To Bóg jest mądry. I ci jasiczkowie stwierdzili, że im to niepotrzebne. Ta pomoc ze strony innych braci i sióstr im niepotrzebna, bo oni są macho. Duchowi macho. I oni wszystko sami wiedzą i w internecie se wszystko znajdą. A jak nie, to odwykniem albo łykniem. I też będzie. Guzik, prawda. Trzeba zwalczać takie herezje wypalonym żelazem. Oczywiście mówię symbolicznie, ale absolutnie nie można pozwolić w biblijnym chrześcijaństwie, by jakiś chłystek albo kobita, jeszcze gorzej, kwestionowali potrzebę życia w biblijnej wspólnocie. Podkreślam, w biblijnej wspólnocie, nie wspólnocie hipisów, Woodstocku, czy Tezę, czy jeszcze czego innego. W biblijnej wspólnocie Kościoła. To jest Boża ochrona, żebyś przetrwał trudny czas. I żaden nauczyciel chrześcijański, ani żaden chrześcijanin nie może zlekceważyć jasnych nakazów Pisma Świętego. Bez tego nie przetrwasz. Zbawienie tak, ono jest nieutracalne, wieczne, koniec, fundament założony. Ale jeśli nie znajdziesz biblijnej wspólnoty Kościoła, prawdziwego Kościoła, a nie zwodzicielskiego, nie zbudujesz na tym fundamencie życia, jakie Bóg chce. Czyli z czego? Ze złota, z duchowego srebra i z duchowych, drogich kamieni. Nie zbudujesz. Zbudujesz kibel z drewna i słomy, strzechą krytą, jak to się nazywa? Wygódkę albo od tego ministra? Sławujkę se zbudujesz. I kiedy ten dzień nastąpi, kiedy staniesz przed Bogiem, to zniknie. A ty jak Golas będziesz w niebie chodził. Proszę, twój wybór. Możesz z gołą dupą chodzić po niebie. Ale Bóg zaproponował, Bóg przygotował dla ciebie drogę o wiele doskonalszą. Właśnie, żeby zbudować zgodnie z wolą Bożą, zgodnie z braćmi i siostrami w Kościele, zbudować wspaniałą budowlę, która z jednej strony będzie cieszyć Boga przez wieczność, która tobie da nagrodę, ale która tu na ziemi wyda owoc, jeden 30-krotny, drugi 60-krotny, a inny 100-krotny, a inny 1000-krotny, bo dzisiaj w dobie tej technologii, którą mamy, to i to jest możliwe. Masz wybór. Pójdziesz budować Sławujkę, pies cię trącał. My śpiewamy. Kto? Jak to? Proszę tę frazę. Kto ma ruder, chce kible budować zamiast mega kościoła, niech go gryzą psy, pies go trącał. Nie? To już nie nasz problem, to twój problem. Ale jeśli masz na sercu
rzeczywiście realizację woli Boga, to stań razem z nami. Stań ze swoimi braćmi i siostrami i ramię w ramię twórz wielką rzeczywistość, bo czas jest końca, czas jest trudny. Ale to, tak jak czytamy w 3 rozdziale objawienia, to też będzie czas żniw dla tego małego, ale prawdziwego Kościoła. Czyli jak masz żyć w czasach ostatecznych? Pierwsze, pamiętając, gdzie twoja ojczyzna, gdzie twoje skarby. Drugi punkt, razem z braćmi w Kościele. Razem z braćmi w posłusznym Jezusowi we wszystkim Kościele, który On tu założył, po których kościołów się dzisiaj przechadza. Bo taki obraz znajdujemy właśnie na początku Apokalipsy. Jezus przechadza się koło wspólnot swoich uczniów, wiernych Jego Słowu i wiernych Jego misji, czyli kościołów. To jest zajęcie Jezusa dzisiaj na ziemi. Dogląda swoich prawdziwych kościołów. Oczywiście, kiedy trzeba, je też karci. Tam w większości karci. Na 7-5 karci tylko 2 dostają same pochwały. Staraj się być w takim kościele, który od Jezusa dostałby same pochwały. Jeśli już takim jesteś, to pilnuj, żeby on takim pozostał. Nie zepsuj. Jeden z was, niestety już Piotra nie ma, jest w drodze na drugi koniec Polski, ale może wieczorem czy jutro będziecie nas oglądać, to was pozdrawiamy serdecznie. Powiedział takie świadectwo o tym, że nie rozumiał jednego z wersetów Jezusa, Ewangelii, gdzie są wypowiedzi Jezusa. O tym, że Jezus obiecał wiele matek, sióstr i braci. A jak to tak? Nie? Możemy zobaczyć jedną z takich obietnic czy rzeczywistości, którą Jezus opisuje właśnie w kontekście tym maryjnym. Zobaczmy. Dwunasty rozdział Mateusza. Mamy? Przychodzi do niego Maria, jego matka, przychodzą jego bracia, no i ktoś woła, no słuchaj, to trzeba ich uczcić, bo to przecież matka i bracia naszego Pana, coś trzeba zrobić, no nie wiem, na pewno trzeba ich puścić do środka, bo tam gdzieś stoją se z tyłu, no trzeba ich może jakoś ugościć, może, nie wiem, no posadzić na środku stołu i tak dalej, no tak byśmy się spodziewali, tak ten, który przylatuje z tą wieścią, oto matka twoja i bracia tam stoją. Takiej reakcji się spodziewał. Oto czekajcie, tu ja zostawiam sprawę. Proszę, moja matka, siadajcie. Tak pewnie sobie ten człowiek wydumał, bo on po ludzku kuma, nie? No to zobaczmy, jak wygląda to po Bożemu. A gdy on jeszcze mówił do tłumów, oto matka i bracia jego stanęli na dworze, chcąc z nim mówić. I rzekł mu ktoś, oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą mówić. A on odpowiadając rzekł temu, co mu to powiedział. Któż jest moją matką i kto to bracia moi? I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim rzekł, oto matka moja i bracia moi. Albowiem ktokolwiek czyni wolę ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Dzięki. I Piotr tu złożył świadectwo. Ten i jeszcze kilka innych miejsc, gdzie wprost tym, kto pójdą za nim, Jezus obiecuje, że będą mieli tam wszystkiego i braci, i sióstr, i tak dalej, choć, pamiętacie, jakie tam jest takie drobne ostrzeżenie? Choć wśród prześladowań. Tak, to Jezus zaznacza. I Piotr nie mógł zrozumieć, co to za... To jest chyba jakaś fikcyjna rzeczywistość. To chyba jest jakaś daleka przenośnia, która się tu na ziemi nie realizuje. I pamiętacie, co powiedział? Może ktoś zacytować, bo nie wiem, czy dobrze zapamiętałem. Ktoś pamięta, co Piotr powiedział, że jak teraz rozumie ten werset? Nikt nie pamięta? Telefon do przyjaciela.
No to powiedz przekaz. Bo oczywiście nie chodzi o zacytowanie słów, to Piotr może kiedyś wam opowie osobiście. Doświadczył tutaj życia z nami w kościele, to rozumiem. Co? Po to jest biblijny kościół, żebyś tego zasmakował. Żeby te Boże obietnice, obietnice Jezusa Chrystusa, że będziesz miał stokroć więcej sióstr, braci i tak dalej, choć wśród prześladowań, żebyś mógł tego doświadczyć. Nie żebyś o tym czytał. Weź dziecko małe, zabierz go rodzicom i daj mu czytankę o ojcu i matce. To jest dobry plan? Nie bardzo. Bóg, wolą Bożą jest, żeby każdy chłopczyk i dziewczynka miał tatusia, miała tatusia i mamusię. No teraz świat staje na głowie, żeby zmienić ten Boży plan. Ale nie żeby mieć na obrazku, nie żeby mieć list czy książeczkę od nich tylko. One, te dzieci, mają doświadczyć rodziny. Doświadczyć rodziny. I to jest obraz Kościoła Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, że nie jestem gołosłowny. List do Koryntian, werset, pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, werset 17. To jest też związane z tym, co za chwilę będziemy robić, ale z tym też, co na co dzień przeżywamy. Zobaczcie. Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. To Chrystus w nas i z nas stworzył jedno ciało. W innych miejscach Biblii jest mowa, stworzył jedną rodzinę. Jesteśmy braćmi i siostrami, mamy wspólnego Ojca. Jesteśmy braćmi i siostrami Jezusa Chrystusa. Co prawda przyrodnimi, to jest zapisane, czyli jest jakościowa różnica między związkiem, między Bogiem Ojcem a Bogiem Synem, a potem z nami. Nie? Jesteśmy przybranymi dziećmi, a Jezus jest jednorodzonym. Bóg z Boga. Nie? To trzeba jasno pamiętać. Ale list do Efezjan opisuje nas jako tych, którzy kiedyś byli obcymi, na zewnątrz, przychodniami, tułali się po świecie bez obietnic i bez nadziei. I bez nadziei. Pamiętacie? Jak czytam zawsze to bez nadziei, to tak aż się przypomni człowiekowi stare życie, to aż tak no, źle się... No, wstrząsa człowiekiem, nie? Jakoś bez nadziei byłem na świecie. A teraz jesteście domownikami Boga, współobywatelami świętych. Czyli zarówno rodzinnie, jak też i prawa państwowe są tu pokazane, nie? Że macie pełnię praw obywatelskich, macie pełnię praw rodzinnych, pełnię praw obywatelskich. A nadzieja jest już częścią naszego życia. Nadzieja w Jezusie Chrystusie, że On już niebawem przyjdzie po nas i zabierze nas tam, gdzie przygotował to miejsce. Czyli drugi cel, drugi sposób, w jaki Kościół powinien przeżywać czasy ostateczne, to jest, zobaczcie, najpierw odrzucić to, co niepotrzebne, skoncentrować się na tym, co wieczne, ale później zgromadzić się razem, być jak najbliżej siebie. Baczcie o siebie nawzajem, zachęcajcie się do miłości i dobrych czynów, nie opuszczajcie i tak dalej. Im bardziej widzicie, że ten dzień się przybliża, czyli Kościół prawdziwy powinien być bliżej siebie, im bardziej widzi, co się dzieje w świecie dookoła. To jest jasno objawiona wola Boga. To jest jasno objawiona wola Boga dla ciebie. Niektórzy, nie mogąc tego zrobić, mówią, dobra, rzucam wszystko, przeprowadzam się do Lublina. No naprawdę, to już się dzieje. My nie jak gdyby nie stymulujemy tego procesu, ale jeśli ktoś do takich wniosków dojdzie, no to też nie zamykamy się na tych z was. Ale oczywiście absolutnie nie twierdzę, że jesteśmy jedynym kościołem, w którym można znaleźć to, o czym mówię. Jeśli masz gdzieś bliżej, szukaj, włącz się, buduj ten kościół, nie opuszczaj wspólnych zebrań, a bacz na pozostałych, by żyli życiem godnym uczniów Jezusa Chrystusa. To jest zadanie dla każdego z nas. I jest jeszcze
drugi, czy bardziej no, drugi aspekt, bo z jednej strony będziemy mieć te prześladowania, dlatego musimy być razem, nie? Dlatego potrzebujemy faktycznie siebie nawzajem, ale jest jeszcze drugi aspekt czasów ostatecznych, który też powinien nas skłaniać właśnie do bliskości, wymieniania doświadczeń i umacniania się. Mianowicie diabelskie zwodzenie. Diabelskie zwodzenie. Czym bliżej ten dzień się przybliża, tym więcej będzie przeróżnych fałszywych proroków, fałszywych objawień, fałszywych pomysłów. Pamiętacie, ostatni numer miesięcznika Idź Pod Prąd, pokazujemy, że już Facebook robi nowy kościół bez Boga, bez Słowa Bożego. Co będzie tam wartością? A ochrona klimatu, wymordowanie trochę ludzi, bo zanieczyszczają, są rakiem ziemi. To będą wartości tego nowego kościoła Facebooka. To już się dzieje. To nie, że tam wiecie. My oczywiście zawsze z wyprzedzeniem o tym piszemy, ale to już jest, to się już dzieje. Już blokują te strony, które nie podpadają pod nową ideologię, pod nowe wartości. Być może jak za parę tygodni obudzimy się w nowej rzeczywistości w tym obszarze. To już naprawdę nie ma granic. Jeśli Stany Zjednoczone, ostatnia republika chrześcijańska, nie kopnie w dupę Facebooka w tym momencie za pogwałcenie wolności słowa, to praktycznie to pójdzie dalej. Zobaczymy. Nie wiemy, co Trump zrobi w tym obszarze. Tu powinna być ostra reakcja. Zablokowaniem tego dziadostwa, aż, no wiecie, zaczną realizować standardy konstytucji chrześcijańskiej republiki. I później to na cały świat wprowadzą. Ale obawiam się, że nie będzie reakcji. Że już ta część społeczeństwa, która stoi za wartościami chrześcijańskimi, jest za słaba, żeby przeciwstawić się tej masie lewactwa. Zwiedzenie. Zobaczcie, że kiedy Jezus mówi o czasach ostatecznych, mówi o zwiedzeniu. Zobaczmy Ewangelię Mateusza, 24 rozdział, od 23 do 5. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem wam. To jest jedna z cech czasów ostatecznych, że ludzie będą szukać znaków i cudów, czyli odrzucą objawienie Słowa Bożego, to będzie koniec, sola scriptura, tylko Pismo Święte jest prawdziwym, wystarczającym i nieomylnym objawieniem prawdy Bożej i w to miejsce wejdą kucypały potwierdzane przez różne znaki i cuda. Zobaczcie, zapowiedziane są objawienia, nowe objawienia. I to nie tam, wiecie, świętego Tomasza czy jakiegoś innego. Pojawią się nawet takie objawienie, że to sam Chrystus się objawił. Zobaczcie. Gdy wam kto powie, tu jest Chrystus, na tej wierzbie się objawił, albo w tej grocie. Nie wiem, gdzie tam jeszcze te objawienia występują, nie jestem specem w tym względzie, no to już tam sobie dośpiewajcie. Na stodole może, nie? Oto tam za naszą stodołą Chrystus, ludzie, choć ta wszystkie, zobacz, ta objawiło się. Co Jezus mówi? Nie idź. Nie idź tam. Nie słuchaj tych kucypałów i głupot. To jest ostrzeżenie samego Jezusa Chrystusa. Bo to jest zwiedzenie, które ma służyć odciągnięciu cię od prawdy Słowa Bożego. Skupiliśmy się na Fatimie, na warsztatach w piątek. Ale tu jeszcze Marian, nie Marian Lubelski, tylko Marian Rybnicki, zainspirował mnie do pociągnięcia dalej tego wątku. Zobaczcie, druga tajemnica fatimska, co obiecuje. To już ja się poświęcę, biorę to na siebie.
Druga tajemnica fatimska, to za Wikipedią, no to tam chyba dobrze przedstawili, mówi tak. Zobaczcie, jakimi bzdurami Wikipedia się zajmuje, to aż dziwne. Jeśli ludzie, ta zjawa z Fatimy mówi, jeśli ludzie me życzenia spełnią, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. I zapanuje pokój. O, ciekawe. Jeśli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie bardzo cierpieć, wiele narodów zostanie zniszczonych. Ale co nastąpi na koniec? Aha, nie żaden koniec świata, żadne tam apokalipsy, żadne tam gniew Boży, nie, nie, nie. Na koniec zatriumfuje moje niepokalane serce. No jest, czarno na białym, ja nic nie wymyślam, nic nie dodaję do tego objawienia. Chociaż ono samo jest dodatkiem, już nie wiadomo do czego, ale no czytam wam katolicy, se zobaczcie. Na koniec zatriumfuje moje niepokalane serce. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci, a dla świata nastanie okres pokoju. Hej! Czy nie widzicie, że tutaj ktoś się pod kogoś podszywa? Czy katolicy nie możecie sobie przeczytać w Biblii, co Jezus obiecał na ten temat? Czy Jezus kiedykolwiek obiecał ziemi pokój? Zobaczmy na przykład w jednej z Ewangelii. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 51 werset. To już możesz, Macieju? Tak. Dobrze. Rozumiem od razu Macieja i popieram, no ale ktoś to musi zrobić, żebyście Dziękuję. Poznali to zwiedzenie. Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej, powiadam wam, raczej rozdwojenie. To są słowa Jezusa. Jezus nie przyszedł przynieść ziemi pokoju. Przyszedł przynieść zbawienie. Przyszedł przynieść dobrą nowinę. Tak, ale nie pokój. Bo dobra nowina gdziekolwiek nie trafi. Możesz to zobaczyć u siebie w domu. Możesz już, jeśli jeszcze nas nienawidzisz, możesz zobaczyć to na swoim przykładzie. Tam, gdzie jest głoszona Ewangelia, tam zaraz pojawi się nienawiść wśród części ludzi. Część przyjmie, część za tym pójdzie. Część powie, czekałem na to całe życie. A część będzie zżytać zębami. Część będzie obrażać, zniesławiać. Do sądów, a nawet na śmierć próbować wysłać tych, którzy głoszą prawdziwą Ewangelię Jezusa Chrystusa. To Jezus zapowiedział. Niepokój, a miecz. Niepokój, a rozdwojenie. Nawet pójdzie po domach. Rodzice przeciwko dzieciom, dzieci przeciwko rodzicom, żona przeciwko mężowi. To wszystko znacie z autopsji. Tam, gdzie ktoś idzie za Jezusem Chrystusem, tam zaraz pojawia się nienawiść, atak, prześladowanie i rozdwojenie. To jest świat, który opisuje Jezus Chrystus. A to jest świat, który opisuje zjawa, która się ukazała komu? Józikowi, nie? Franciszkowi i Jacyncie, a potem Łucji jeszcze coś tam się dowaliło, także tych tam to jakiś dłuższy czas im się tam te rzeczy. No ale zobaczmy, jaka jest końcówka tej rzekomej tajemnicy. Ojciec Święty poświęci mi Rosję. To się niebawem stanie, kiedy Belzebub spotka się z Lucyferem, czyli Franciszek z tym, no, Putinem, nie? Ze sługą Bożym Władimirem i se razem odprawią jakieś tu poświęcanie Rosji niepokalanemu sercu. To jest tuż u drzwi. To już nad tym trwają rozmowy. To będziecie mieli, szacuję, kilka miesięcy, może troszeczkę więcej, ale niewiele. W miesiącach szacuję, że to się właśnie wydarzy, co tutaj jest zapowiadane. Ojciec Święty poświęci Rosję jakiemuś niepokalanemu sercu tej osoby, która się zjawiła dla Franciszka i tam i reszty pastuszków. Rosja się nawróci. No do kogo? No tu jest jasne, do mojego niepokalanego serca. Nie do Jezusa Chrystusa, tylko do niepokalanego serca tej zjawy, która się ukazała pastuszkom.
a dla świata nastanie okres pokoju. To są proroctwa tej zjawy. Oprócz tego, że Bóg powiedział, że już żadnych dodatkowych proroctw nie będzie, bo Słowo Boże jest wystarczające, skończone, nic nie dodawaj ani nic nie ujmuj ze słowa tej księgi, to tu mamy jeszcze coś więcej. Nie dość, że na Beszczela dodają, to jeszcze całkowicie zaprzeczają. To nie do Jezusa mają się nawrócić, tylko do niepokalanego serca. Nie? No i jeszcze jedną rzecz zobaczcie. Tu jest zapowiedziane, kiedy te wszystkie fajne sprawy się wydarzą, nastanie pokój. A zobaczcie, co Jezus, list do Tesaloniczan, jak Jezus widział koniec historii. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Tak jak mówiłem, Kościół jest przygotowany na przyjście Jezusa. Kościół prawdziwy czeka, wręcz woła, przyjdź Panie Jezu. Tak się kończy właśnie Apokalipsa. Nie? Ale świat dookoła, ta cała masa ludzi, którzy nie chcą skorzystać z Bożej łaski objawionej w Jezusie Chrystusie, będzie się łudził wizją pokoju i bezpieczeństwa. Czy to rzekome objawienie z Fatimy nie buduje tej ułudy? Sami ocencie. W moim przekonaniu jest to jeden z elementów szatańskiego zwodzenia zapowiedzianego przez Jezusa Chrystusa, przez dodatkowe objawienia, przez fałszywych proroków, które będą utwierdzać w świat, że może coś zrobić własnymi wysiłkami Ojciec Święty z niepokalanym sercem razem i z towarzyszem pułkownikiem, że mogą zabezpieczyć światu pokój. Kompletna bzdura. Kompletne antybiblijne przesłanie. Świat jest w stanie wojny, świat czeka na apokalipsę. Gdy będą mówić, że jest fajnie, bezpiecznie i przed nami prosperita i pokój, wtedy, jak na ludzi przed potopem, nagle zatrzasną się drzwi arki i przyjdzie potop. Kościół jest właśnie tą arką, prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa, a nie Kościół Niepokalanej czy Ojca Świętego i towarzysza pułkownika Putina, bo tu już będzie połączenie tych dwóch kościołów właśnie pod egidą jakiegoś niepokalanego serca. Prawdziwy Kościół jest arką. Tak jak mówiłem na początku. Dziś jeszcze jest czas łaski. Dziś tak jak ludzie za dni Noego mogli się za darmo schronić w arce i przeżyć potop. Tak samo dziś każdy może zawołać do Jezusa. Tak jak ten łotr na krzyżu, wtedy 2000 lat temu, tak ty dzisiaj możesz zawołać do Jezusa. Panie Jezu, wspomnij na mnie. Panie Jezu, ratuj mnie, bo idę do piekła. I zostajesz uratowany, bo to Jezus obiecał. Każdy, kto go wezwie, będzie zbawiony. Jeśli wezwiesz jego imienia ku zbawieniu, jako grzesznik, który żałuje tego życia bez Boga i chce żyć na wieki z Bogiem. Jeśli zawołasz, Panie Jezu, zbaw mnie. Jezus obiecał ci, że to zrobi. Nie my, nie Kościół, nie żaden człowiek. Sam Jezus Chrystus obiecał, że wejdzie do twojego serca i będzie z tobą na wieki. Przeczytaj sobie księga właśnie Apokalipsy 3:20. Jedno z ostatnich przesłań czasu Kościoła. Bo zaraz potem zaczyna się czas Apokalipsy. 4 rozdział. Pierwszy werset to już czas Apokalipsy, a to jest końcówka 3 rozdziału, 3:20. Do ciebie należy wybór. Będziesz w świecie, żyjesz w świecie, w którym coraz więcej fałszerstw i nowych ideologii antybożych, antychrześcijańskich będzie się roiło. Dlatego tak ważne jest, z jednej strony, żeby zachęcać się do dobra, do dobrych uczynków, do miłości, żeby przetrwać prześladowania,
przetrwać cierpienia, które bliscy będą na nas przecież sprowadzać. Nie obcy ludzie, ci rzadko. Najwięcej cierpień doznamy od naszych bliskich, wujków, ciotek, matek i tak dalej. To wiecie ze swoich rodzin. Ale nie tylko to. Potrzebujesz bliskości braci, potrzebujesz biblijnego kościoła, żeby nie ulec zwiedzeniu. Bo szatan, zobaczcie, chodzi wokoło, rycząc, czyli albo strasząc, albo przybierając później postać anioła światłości, żeby cię zwabić. W każdym razie, żeby cię tylko odciągnąć od Jezusa i Jego prawdy. To jest naprawdę poważna gra. Dlatego chrześcijanie im bliżej widzą, że ten dzień się zbliża, tym bardziej powinni gromadzić się razem, żeby znieść prześladowania i żeby uniknąć zwiedzenia, które będzie coraz większe, im ten dzień będzie się przybliżał. Trochę już pogadałem, nie? Dość długo, ale jeszcze nikt nie ziewa, no to przejdźmy do tego opisu, kiedy apostoł Paweł w liście do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział. Przeczytajmy proszę opis tego, jak apostoł wspomina tę ostatnią czy pierwszą wieczerzę i jak przekazuje to dalej kolejnym pokoleniom. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do sprawowania tego symbolu, znaku łamania chleba i picia wina, kilka słów wyjaśnienia. Zobaczcie, że 26 werset, który opisuje już to, co w czasie tej pamiątki ostatniej wieczerzy każdy chrześcijanin je i pije. Co to jest? Zobaczcie, chleb i jecie. Nie Boga i jecie, nie? Tylko chleb i jecie. To jest pamiątka, to jest symbol. To nie jest rzeczywistość, że teraz tu się z tego zrobi Chrystus, stoliczku, wiecie, i tak dalej. Hokus pokus to jest właśnie z łaciny, gdzie ksiądz za pomocą takich łacińskich słów rzekomo dokonuje przemiany chleba i wina w historyczne ciało i krew Jezusa Chrystusa. Później z tego pojawia się tak zwany Jezus eucharystyczny, przed którym klękajcie narody. To jest Bóg. Jezus eucharystyczny jest Bóg. No i gdzie ten Jezus eucharystyczny mieszka? Jak już tam narody uklękną, to co się z nim dzieje? No wsadza się do tabernakulum, zapala się świeczkę, a teraz to już lampkę elektryczną i on sobie tam mieszka, nie? Jak taki pobożny katolik przechodzi koło kościoła, to co robi? Zdejmuje czapkę, kłania się i przeżegna się. No bo dlaczego on to robi? Komu on oddaje szacunek? Cześć. No Bogu, który mieszka w tym budynku, nie? No tak ten człowiek wierzy, że w tym budynku mieszka Bóg, dlatego on wcześniej, jadąc koło monopolowego, to tylko tęsknie spojrzał, później tam był kiosk ruchu, no to se kupił papierosy, nie? A przejeżdża koło kościoła, no to pozdrawia Boga, który tam mieszka, nie? No taka jest doktryna katolicka. No a jaka jest doktryna apostolska? Otwórzmy 17 rozdział Dziejów Apostolskich. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych.
ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Wszystko na ten temat. Cała doktryna katolicka, widzicie, ile jest warta? No funta kłaków jest takie przysłowie. To jest jedno wielkie łajdactwo, jedno wielkie kłamstwo i zwodzenie narodów. Widzicie czarno na białym. Bóg nie mieszka w żadnej świątyni. Żaden ministrant, który przelewa tam z pustego w próżne, czy tam księdzu macza coś, czy wyciera, nie służy Bogu. Jest? To nie ja wymyśliłem. To właśnie apostoł, głosząc naukę apostolską, uświadamia ludzi żyjących w zabobonie i bałwochwalstwie, żeby nigdy nie pomyśleli, że można Boga w pudełku zamknąć. Że to jest, to nie to, że to jest herezja. To jest po prostu imbecylizm. Ktoż może tak pomyśleć? Nie wiem. Ja tak nie myślę, ani my tu zgromadzeni. Jak chcesz sobie dalej tak myśleć? Każdy sam zda sprawę z tego, w co wierzy. A więc my będziemy za chwilę łamali tę kromkę zwykłego chleba na pamiątkę tego. Nie, że to się stanie Jezusem, czy to jest Jezusem, czy będzie Jezusem. Nie. Jezus teraz jest w niebie. Jego Duch Święty jest tu z nami. A to jest symbol. To jest symbol tego, co się wydarzyło na Golgocie 2000 lat temu. I rzeczywiście, zobaczcie, w tym nakazie jest również mowa o czasach ostatecznych. W tym opisie znaku, jaki Jezus dał Kościołowi, żeby wspominali Jego ofiarę raz na zawsze, w sposób doskonały, jednorazowy, niepowtarzalny, złożył na krzyżu, a teraz dał nam znak, żeby to przypominać. Zobaczcie, że kontekst jest również eschatologiczny. Śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Tak się kończy. Śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Oczywiście, ktoś powie, no to przecież właśnie w Kościele katolickim to robią. Czyli zwiastują śmierć Jezusa. Nie. Oni temu dali już całkowicie inne znaczenie. My głosimy śmierć pańską, która się odbyła. Jezus już umarł za grzechy świata. Jedną ofiarą, doskonałą, która gładzi całkowicie grzech świata. A co się mówi w katolicyzmie? Że każda ofiara mszy jest uobecnieniem albo powtórzeniem, jak kiedyś mówili, dzisiaj uciekają od słowa powtórzenie, no bo tak ludzie mówią, zaraz, w Biblii było raz. To oni teraz mówią, że to uobecnia i się rozpływa w czasie, nie wiadomo i tak dalej, i tak dalej. I że to właśnie udział w tej mszy daje życie wieczne. Nie uwierzenie w Jezusa, który 2000 lat temu umarł na krzyżu, tylko właśnie odprawienie tego rytuału. To ono ściąga z nieba za nogi Jezusa i wtłacza w postać chleba i wina. Czyli inaczej mówiąc, nastąpiło odwrócenie. Ten znak, który miał przypominać Jezusa i który miał przypominać nam rzeczywistość, czyli złamanie ciała Jezusa i przelanie Jego krwi, żebyśmy mogli być zbawieni. On sam staje się Jezusem, tak jak powiedziałem, eucharystycznym. Ten sam znak staje się ofiarą, która, ten rytuał staje się ofiarą, która rzekomo ma dać zbawienie i jest pokarmem życia wiecznego i różne takie rzeczy. Zobaczcie, jaka perfidia. Ten znak został dany, żebyśmy przypominali jedyną ofiarę Jezusa Chrystusa i głosili Jego zmartwychwstanie. Czyli tryumf nad śmiercią i że oferta zbawienia jest pewna i dostępna dla Ciebie dzisiaj. To jest sens tego znaku. A Kościół rzymskokatolicki nie głosi
zbawienia tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a z tego znaku uczynił element konieczny do zbawienia. Jak chcecie, przeczytajcie sobie doktrynę katolicką, może macie jakiś katechizm i zobaczcie, że mówię prawdę. Dlatego jest to kościół oszustwa, wielkiego oszustwa. W Księdze Apokalipsy opisany jest jako wielka nierządnica, która z Rzymu zwodzi winem swojego nierządu wszystkich mieszkańców ziemi. To jest obraz kościoła rzymskiego. A prawdziwe kościoły, wierne Jezusowi, czynią ten znak łamania chleba i spożywania wina. Nie jako ofiarę za grzech, która się tu odbywa, ale jako wspomnienie Jezusa Chrystusa, tego prawdziwego, biblijnego, nieobjawionego na Świętej Lipce, ale tego, który na krzyżu Golgoty poniósł raz na zawsze ofiarę za moje i twoje grzechy. Wspominamy go i jednocześnie motywujemy się, by głosić prawdę o jego śmierci i o zmartwychwstaniu całemu światu. Dokąd? Aż nasz Pan wróci. Aż przyjdzie. O, może zaśpiewamy coś, Radku?
Wtedy Jezus wziął kawałek chleba, taki normalny, który razem jedli, podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. I my teraz podziękujmy, zanim połamiemy się tym chlebem na pamiątkę tego, co Jezus dla nas zrobił. Pamiętajmy, że Jego cierpienia całkowicie nas uleczyły, ale też dał nam przywilej tu na ziemi cierpieć dla Niego. To jest przywilej dla wierzących, kiedy mogą ze względu na Jego imię tutaj też cierpieć w służbie Jemu. Módlmy się dziękując przede wszystkim za ofiarę Jezusa, ale za to, że nas uznał za godnych, żeby wziąć nas do swojej bandy. No, nic dziwnego, że dzielimy ten sam los. Módlmy się. Panie Jezu, nigdy w pełni nie zrozumiemy wielkości Twojej ofiary, tego, jak strasznie cierpiałeś, byśmy my mogli zostać oczyszczeni przez zabicie Twojego ciała i przelanie Twojej najdroższej krwi. Prosimy Cię, byśmy choć do końca tego nie rozumieli, nie rozumiemy i nie wyobrażamy sobie, żebyśmy mogli godnie odpowiadać swoim życiem tu na ziemi, głosząc tym, którzy jeszcze nie słyszeli, prawdy o Twojej śmierci i Twoim zmartwychwstaniu. I prosimy Cię, żeby kiedy przyjdzie nasze spotkanie z Tobą, żebyś zastał nas w pełni poświęconych temu zadaniu pełnienia Twojej woli tu na ziemi. Prosimy Cię, Panie. Amen. To, że z jednego chleba jemy, symbolizuje, że jesteśmy jednym ciałem. To Jezus nas połączył, Jezus żyje w nas i Jego dzisiaj głosimy przez ten znak. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: to jest kielich, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Krew to bardzo ważny symbol w Bożym Słowie. Na samym początku, kiedy ludzie zgrzeszyli, zostali wypędzeni z raju. Pamiętacie, że zostali przez Boga w coś wyposażeni. Pamiętacie w co? Bóg dał nam skóry do okrycia naszej haniebnej wtedy już nagości. Żeby dać nam te skóry, musiał zabić zwierzęta, przelać krew, żeby coś dobrego do nas trafiło. I dlatego krew symbolizuje życie. Przelanie krwi oznacza zabranie życia, oznacza śmierć. I jak wiecie, Żydzi dostali nakaz, by
składać ofiary ze zwierząt, właśnie przelewać krew, która miała zmyć ich grzechy. Zamiast grzesznika umierał niewinny baranek. Grzesznik kładł rękę na głowę baranka przed zabiciem i mówił: mój grzech na ciebie. I wtedy zabijano tego baranka i przelewano jego krew. I w liście do Hebrajczyków, w 10 rozdziale, jasno Słowo Boże mówi. To był tylko cień, to była zapowiedź. Bo przecież krew zwierząt nie może, czyli krew stworzenia, nie może zmyć grzechów innego stworzenia. Dlatego Jezus Chrystus, Bóg Wszechmogący, przyjął ciało podobne do ciała stworzenia, będąc dalej Bogiem, Synem, i złożył, Bóg sam złożył z siebie krwawą ofiarę i przelał krew swojego Syna, by rzeczywiście skutecznie, raz na zawsze, oczyścić świat od grzechu. Czyli każdy człowiek, który przyjdzie do Jezusa i mówi: obmyj mnie swoją krwią, zostaje przez Boga uznany za niewinnego, bo krew Jezusa zakryła wszystkie nasze grzechy. Dlatego pijąc to wino, cieszymy się obmyciem naszej duszy przez krew Jezusa Chrystusa i chcemy głosić to światu, że to jest jedyne rozwiązanie problemu grzechu, który niszczy świat, który niszczy ciebie. Możemy coś zaśpiewać jeszcze na wkół? Czy to może być kilka piosenek? Może to kilka, bo na koniec konkretnie. Zapiewajmy numer 14, to jest godzin jest nasz Pan. Godzien jest nasz Pan, godzien mamy przyjąć cześć i uwielbienia pieśń. Godzien, godzien jest nasz Pan, godzien mamy przyjąć cześć i uwielbienia pieśń. Śpiewajmy Alleluja przed poranka tronem. Wielbimy Go i czcimy, śpiewajmy chwały psalm. Alleluja, chwała Barankowi, On władcę jest zwycięzcą, ku z nami Król i Pan. Panie mój, Tyś droższy nad srebro, ponad złoto cenniejszy skarb. Czymże kto jest piękno diamentu? Czy może ci coś dorównać, Panie mój? Śpiewajmy Alleluja przed baranka tronem. Wielbimy Go i czcimy, śpiewajmy chwały psalm. Alleluja, chwała Barankowi, On w walce jest zwycięzcą, Bóg z nami Król.
Na szerokiej drodze bije czarci skąd za ślepymi.
padniesz w dół! Żegnamy was jeszcze spod Nowego Sącza. No, ubolewamy, że nie udało się spotkać o 13, ale mam nadzieję, że ci z was, którzy kochają Jezusa Chrystusa, no, doznali zbudowania, pocieszenia i zachęty, będąc w rozdzieleniu, ale jednak razem z nami. Do zobaczenia tu na ziemi albo kiedyś w niebie.